Hejka ludzie, jest w sumie taka pora, o której wy już pewnie śpicie, bo już jest, tam jest zegar, już jest pół do drugiej w nocy. Wy pewnie śpicie, a ja nagrywam filmik, że po prostu, nie wiem, ja chyba zmęczona nie jestem po nocy. Prowadzę taki tryb życia jak ta Rita, bo ona też po prostu za dnia śpi, a w nocy kwiatki wyrywa w ogródku. Chwastę. Dobra, słuchajcie, mam dzisiaj taki pomysł, że dzisiaj zrobimy sobie partnera dla tej przyszłej mojej ukochanej Rity. No i wiecie, jak to jest. Słuchajcie, robimy sobie faceta. No i teraz właśnie jest taki problem, że ja wiem, że jak my ich później spikniemy ze sobą i jak oni wezmą ślub, to ja bym chciała, żeby ona przejęła nazwisko tego mężczyzny. Ha, jakie by mu tu dać nazwisko? Jak zwykle, Najka nie wie. Dobra, to nie, to sramy teraz, to idziemy stworzyć Sima. Robimy pięknego przystojniaka. Tutaj w ogóle nie patrzcie na to, że to jest prześwietlone, bo sami widzieliście, że po prostu później w rozgrywce wszystko działa normalnie. W ogóle to musi być takie ciacho. Ja tu chcę jakieś ciacho takie, żeby w ogóle. Ha. Wiecie co, ja nie. Ci faceci mi się tu w ogóle. Nie podobają. A jak by go w ogóle go nazwać? Ja cię usunę. Jakie mu dać imię? Moment. Może imię później mi wpadnie do głowy. Poczekajcie, zobaczymy, co my tu mamy. Nie podoba mi się tutaj. Poza tym ja bym chciała, żeby on był albo brunetem, albo czarny. A może blondyn? Nie, dobra. Dobra, niech będzie ten. Ale słuchajcie, jakie mu dać włosy? Takie, wiecie, takie, żeby nie były takie. Takie normalne, znaczy takie. To mu walniemy i będzie miał lepsze włosy niż ja. Proste. W ogóle co to jest? Kto to w ogóle widział? Kto w ogóle. Serio ktoś tego używa? Dobra. Nie. Tu gdzieś były fajne włosy. Czekajcie, bo gdzieś tu zgubiłam. Gdzie one są? Te, co miałam przedtem. Ludzie, czy ja tylko jestem taka ślepa? Ej, moment. Czekajcie, może ja. A, to są te. Te bym mu dała na pewno. Niech on będzie takim normalnym typem. I zrobimy go takiego cute, takiego idealnego mężczyzny. Po prostu wiecie. Może bym już. Przez to, że to jest prześwietlone, ja nie wiem, jak ona żeby wygląda, ale wiecie co, niebieski? Fajny by był. Nie, szary nie. Takie mi się podobają. Ten nos. Taki kartofel duży. Nie. Dobra, ty masz być po prostu taki, wiesz, przeidealny i masz mieć taki delikatny uśmiech. Yeah, fajny jestem. Ej, zaczyna mi się podobać ten facet. Kurde, żeby mi się z tymi podobali, to już nie, coś ze mną nie tak. Dobra. On będzie taki naprawdę przeidealny, taki wiecie, taki wyidealizowany. W życiu tak naprawdę nie jest. Dobra, jaki by mu dać tutaj, wiecie co, zarost. Fajnie by było, ale patrzcie na tą kozią bródkę. Czy wy widzicie tą kozią bródkę tutaj? Widzicie to? Czy wy tego nie widzicie? Bo jak widzicie, to wam współczuję, wiecie co? Nie. Nie, to wiecie co, to mu chyba jednak nic nie daje. Nie. Chyba jednak nic. Ale on wygląda. W sumie dobra, to zrobimy. Może kiedyś mu po prostu zapuścimy tą brodę i tak będzie najpierw. Brwi ma fajne, bo brwi ma takie jak Rita. Dobra, inny strój. Na pewno inny strój. Ja tutaj widziałam takie fajne.
Czekajcie moment. To mi się bardzo podoba. Jeju, to jest piękne, ale jest przystojny ten facet. Nie, on się sunę. Dobra, wiecie co, tu mu zostawimy. Aha, ej, a to okulary, poczekajcie, bo ja okularów nie chcę. Już dość, że ja mam na żywo. Chyba, że są jakieś takie ładniejsze, ale widzę, że nic z tego. Ej, te by były fajne, ale nie, 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 nie. Ty będziesz bo... Nie, no i tak tego już... On wygląda, jakby miał 15 lat. No ale dobra, niech będzie. Ja lubię, jak mężczyzna jest taki młodszy z wyglądu. Naprawdę, dobra, słuchaj, jak będziesz miał ślub, to musi być przystojny. Słuchaj, ty się szykuj jednak na ten ślub. Nie podobasz mi się. Co to? Słuchajcie, no to bym miał takie nietypowe, bo tutaj z tyłu jest takie dłuższe. Dobra, wiecie co? Ja mu to zostawię. Ja mu to zostawię. Do spania, słuchaj, do spania. Może w serduszka, słuchaj. Co ty na to? To było takie bez sensu. Są naprawdę, nie podoba mi się tutaj tak do spania. Poważnie, nie, tutaj już nie chcę takich. Dobra, to masz git. A nie, to była bielizna. Co za wariat. Dobra, to nie będzie, że to ma bieliznę. A teraz piżama. Fajnie, byś to miał facet. Wiesz ty co, facet niby w szlafroku, tak baba, a to niby to da na co dzień do spania. Nie, dobra, wiesz ty co, dali ani nie oglądamy, domy ci to do spania. Na basen. Na basen, na basen, na basen. Nie, 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 na basen nie wyjdzie to. Do ćwiczeń. No, fajnie, że jest. I dobra, to wiesz co, ja lubię, jak faceci mają takie płaszczyki, więc lubię cię. Dobra, on też będzie miał pragnienie założenia rodziny i on będzie tak. Może udać, że będzie nieśmiały, ale że będzie lekko duchem, zrzędliwy, niech będzie. Co cię kręci? Słuchaj, i ciebie będę kręcić ja, w sensie w Simsach, więc Rita ma mieć, po prostu macie mieć super trzy chemii macie mieć te. Co by cię tu jeszcze kręciło? No ona w sumie też się spina, to wytrwały pracownik też by mógł być, mimo że została ostatnio zwolniona. A co cię odrzuca? Jest, co, damy ci ten też smród. Ale dobra, teraz imię. Nie wiem. Myślę. Dobra, wiecie co? Ojej, ruszyłam telefonem. Damy mu Markus na imię. Ale na nazwisko. Ha, 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 ha. Czemu ja nie umiem nazwiska dać? Co ja tu robiłam? Aha, tu jest nazwisko. Nazwisko. Ona jest ananas. Ona jest ananas. To on będzie. Co nie? I słuchajcie, i zrobiłam mu jeszcze drugiego pieska. Bo później ja bym chciała zrobić sobie pieski w Simsach. W sensie rozmnożyć te pieski, ale nie takie. Chopie, słuchaj, damy. A może zrobimy małego psiaka? Takiego małego Goldena? Taką miniaturkę? Jesteś jakiś taki dziwny. A może tak. Kurde, Bela. Jest wszystko napierona, naprawdę wam powiem. Ja, że jest tak wybredno, ale. A może. No i jest prześwietlony, ale dobra, słuchajcie, no. Wiecie co? A gdyby mu to tak. Co ja to, że ich narobiła teraz? Dobra, wiecie co? Nie będziemy go jednak tykać. Niech już będzie ten biały. A ty będziesz, jak będziesz miał na imię. Ozzy to był chyba samiec, co nie? To niech ona będzie samica, a jak będziesz miała na imię? Może Lucy, niech będzie jakieś takie dziwaczne te imiona. Wiecie co, ale to nieistotne. To jest nieistotne, pamiętajcie o tym. Dobra, idziemy dalej. Ty będziesz geniusz, tako przyjacielsko, tako i porządna. Dobra, ale dalej nie mam nazwiska.
Kurczę, ja naprawdę nie wiem, jakie nazwisko dać. Dobra, nie będzie light. To dobra. Dobra, idziemy już. Idziemy. Idziemy. Naprawdę, chyba 3 minuty w sumie zastanawiałam się nad tym, jak nadać na imię. To jest kosmos. Dobra, i teraz robimy tak, że... kurczaki. Jemu by coś mi się zacięło. Co mi się tu porobiło? Słuchaj, gościu. Ty musisz mieć fajną chałupa, ale sprawa jest taka, że ja nie wiem, gdzie cię usłyszeć, słuchaj, gdyby tak... Co to tu? W sumie taka chałupa na początek byś miał dobro. Bo ja chcę zrobić tak, żeby po prostu utrudnić sobie rozgrywkę i nie dawać ich do jednego mieszkania, tylko że po prostu, wiecie, poza tym oni mają się spiknąć mi, kurczaki. A to, ten dom, kurczę, nie mogę tego przybliżyć i zobaczyć, ale ten by mi się podobał. Dobra, wiecie co, nie będziemy wymyślać z nim. Z nim nie będziemy wymyślać, bo i tak później wiadomo, że ja się przeprowadzę prędzej czy później. Jak on się z nią spiknie i się ożenią, znaczy wezmą ślub, to no. Tej chałupy chyba jeszcze nigdy nie miałam. Poważnie. Fajna. Fajna, taka dużo miejsca. Ja już wam pokażę, jak to jest. Tutaj będzie salon, znaczy ten, sypialnia od rodziców. Tu kiedyś będzie pokój dla synusia. Tu będzie salon. Tu będzie jadalnia, tu kuchnia, kibel. Wszystko, wszystko. Już mamy ustalone, co, gdzie i jak. Czy co... Uznajmy tak, że on na razie jest biedakiem. W sumie zgadza się wszystko, ma tylko 1500. Co ten psiak mi już od razu już mnie denerwuje ten pies. Zgań za niszczenie sprzętu. Nie denerwuj pies, bo już od rana do wieczora już mnie przychodzisz nerwować. I w ogóle ten pies ma chude nogi. Kto to widział? Orycz go. No, nie wolno niszczyć mi mebli, skoro jesteśmy biedakami. Dobra. Słuchajcie, ej, w ogóle patrzcie, jaką on ma, ale genialna kuchnia. Nie, no tak, kuchnia to jest 10 na 10. Ja bym tylko w tej kuchni zmieniła. Jak się nazywa? Wiecie co, ja bym dała jakieś po prostu tylko inne tapety, ludzie, ja się wsuwić. Ja bym dała ich takie po prostu. Nie wiem, ja nie wiem. Poczekajcie chwilę. A to? Dobra, to jest git. I jeszcze bym dała jakąś podłogę, taką białą, taką jasną. Ja bym dała nawet te kafelki. Nie no, a dobra, to dam. Dobra, nie, to jest git, nie będziemy wymyślać. Tak, do tego salonu książki tu ma. Tak, to jest na dziada. Nie podoba mi się to. Mówię wam, na razie zrobimy mu taki mega biedny dom, bo on i tak na razie jest sam i musimy go spiknąć z tą kobietą. Nie podoba mi się tutaj. Ja nie wiem, co mu dać. Jest taki... Nie wiem. Nie wiem. Dobra, niech będzie, że będzie miał... Nie wiem, co tu dać. Nie podoba mi się. Ja nie umiem w to. Ja po prostu nie umiem. Ja się nie znam na tym. Nie umiem meblować tego. Jeszcze jak wiem, że mnie po prostu tak mimo wszystko jakby pieniądze gonią. A gdyby mu dać czarne, dobra, wiecie co, damy mu czarne. To tu tak mu to damy. Tak mu to damy. Albo nie, tu to damy. Tu damy jedno, tu damy drugie. Nie, ta szafka to też czarna. Ja bym zrobiła mu taki
Wiecie co, ja sobie po prostu wyobrażam najwiecznie swojego przyszłego faceta. No, to pewnie nie będzie miało nic wspólnego z rzeczywistością. No, ja jestem tak biedna jak mysz kościelna, jak zwykle. To takie ciemne, dobra, to Tomasz. Tomasz, Tomasz. To Tomasz. Dobra, nie, 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 słuchajcie, nie, dobra, tak mu to zostawimy, 800 zł zostało. Nie! Jeszcze ten kibel po prostu, albo nie, to łóżko jest okropniejsze, to zmienimy po prostu tylko pościel. Pościel zmienimy na jakąś taką, nie wiem, czy czarną, czy może taką, a może niebieską, dobra. Nie wiem, po co mu takie wielkie łóżko w sumie, bo on i tak sam nie będzie z nikim sypiał. A dobra, pokój byśmy mu w ogóle też mogli zrobić taki niebieski, taki, wiecie o co chodzi, ale... Ja wam powiem, to cienko widzę, naprawdę. Nic mi się nie podoba. Ludzie, jaka ja jestem, wymyślata, bo tak po prostu świat nie widzi. A tutaj? Moment. A takie co? Mi się nie podoba. A to co to? A to co to? Ej, fajne. Fajne, ale on już nie jest nastolatkiem, to nie będę mu jakiś gwiazdeczek dawać. A mimo, że ja lubię kwiatki, no ale dobra. Istotne. A słuchajcie, a to? Przecież to wygląda jak do jakiejś babci Feldzi. Prawdziwy pasek w kolorze niebieskim. W ogóle mnie najbardziej rozwala to, że oni do każdego mają opis. Patrzcie, tutaj, tu, co to? Ale fajnie. Dobra, nie. Nie wiem, co mu tu damy. Wiecie co, ja bym, ja tu kicham, ja już dam to. I teraz tylko jakieś delówki. Może niech też będą niebieskie, nie będziemy się tu gorazmolić. Wygląda tak, jakby ściany nie było. Nie wiem. Niech ktoś za mnie zagra w tej Simsy, on będzie lepiej wiedział. No, nie podoba mi się to. Dobra, wiecie co, bo faceci i tak się nigdy nie znają na stylu, to niech będzie, że to jego wina. To jego wina, że on... Ten stolik tutaj... Ludzie, kto tu urządzał ten dom? Naprawdę syf, kiła... Nie podoba mi się w ogóle. Ja bym mu dała w ogóle taki zwykły... Takie coś, ale... Nie, nie wiem. Mówię wam, to jest tylko tak na chwilę ten... Dobra, wiecie co? Nie będę się tu denerwować jeszcze raz. Gdyby to... Nie wiem... Nie wiem, nic mi tu nie pasuje. Nie podoba mi się to w ogóle. Nigdy nie lubię wybierać stoliku, bo nigdy nie wiem, co dać. Wiecie, jaka ja tu jestem zirytowana? Ej, a może do tego jest gdzieś krzesło? Moment. Chyba, że ślepa będę, jak to wygląda z bliska. Ja pewnie znowu tego nie zobaczę. Nie, bo jestem jeszcze siadę przed wami, narobię jeszcze większe niż do tej pory. Dobra, to niech on ma po prostu niebieskie tutaj. Tu ma ten, gdzie to jest? Gdzie jest ten? Tak, to jest dobre. Ale słuchajcie, dobrze wiecie, jaka jestem. Ten salon to mi się absolutnie nie podoba. Tak by coś trzeba było rzucić tutaj chociażby. Nawet jakby... Wiecie co, ja to tu dam. Ale to jest chyba na zewnątrz. Poczekajcie, poczytamy opis. Nic tu nie ma napisane na ten temat. Ale to są chyba na zewnątrz. Dobra, wiecie co, ja to kicha... Ej! Przecież to ta babka z Wiedźminem, znaczy jakiego Wiedźmina. Dobra, nieistotne. W każdym razie
To jest nasz dom. Nie patrzcie nawet na to, jak to wygląda, bo to jest po prostu jeden wielki chlew. I tak to wygląda. I mamy 200 zł. Zaraz pójdzie listonosz. Zaraz będziemy dalej grać. Ale tymczasem ja was żegnam, dlatego że wy dopiero będziecie widzieć następny odcinek. A tymczasem skończyliśmy robotę z tym facetem. Zapraszam was do kolejnego odcinku, gdzie będziemy po prostu prowadzić już rozgrywkę i gdzie będziemy poznawać naszego Markusa z naszą Ritą. Pozdrawiam serdecznie i buziaki.